Cześć kochani, dzisiaj przychodzę z Exploding Boxem ślubnym, mimo że już jest taki bardziej sezon świąteczny na naszych biurkach, ale no zamówienie od stałej klientki, więc no z wyprzedzeniem odpowiednim, więc nie odmówiłam, jak to już ostatnio miewam w zwyczaju, bo już coraz mniej robię rzeczy na zamówienie. To jest Exploding Box w nosidełku od rzeczy z papieru, no i generalnie jest na bazie od rzeczy z papieru, a pokazałam dlatego w nosidełku, bo ja go nie okleiłam papierami, tak mi bardzo spasowało klimatem, zresztą ostatnio coraz mniej oklejami pudełka i te właśnie nosidełka, bo to już jest czasami przesada. Boks na wieczku, w ogóle tak, on jest z kolekcji bardzo starej, od Laserowe Love, kiedy Laserowe Love jeszcze robiło papiery, bo teraz już mają z siostrzanej marki Lexi Design papiery, a sami robią tylko tekturki. No ale to jest First Love kolekcja, taka bardzo stara, ale ja ją bardzo długo miałam, jakoś nie umiałam się do niej, znaczy przymierzałam się do niej bardzo wiele razy, ale już coś tam z niej stworzyłam, już nie pamiętam nawet co. Ale to było dawno i tak leżała i tak troszkę ją wyczyściłam, że tak się wyrażę. No tam na dole jest moje logo, te dechy koronka. Bardzo tutaj mi spasowało połączenie kraftu, bieli i właśnie papierów skrapowych, takiego beżu delikatnego, no trochę tam zieleni przy listkach, ale to tyle. Myślałam, żeby tutaj dodać złota, ale spodobał mi się ten taki surowy klimat. A więc na wieczku. Aha, jest bardzo tekturkowo. Jest bardzo tekturkowo. No, na froncie to tylko tekturka w dniu ślubu. I bardzo dużo firm jest, że ja nawet nie wiem, co jest z jakiej firmy. Tu jest taki wianek z, no taki kwiatuszkowy. Są kwiaty, przy czym kwiaty z papieru są i tak. Ten jest gotowy. Też oczywiście nie wiem, a chyba z DB Craftu. Tak mi się wydaje, też stare już dosyć te kwiaty. Ja dosyć długo już u mnie leżą, bo ja mało robię papierowych kwiatów. Ale właśnie tutaj te trzy kwiatki zrobiłam sama z papieru. Kiedyś Gosia Janocha pokazywała, jak robić róże z papieru. No i tak powiedzmy, że coś takiego zrobiłam. W kompozycji nie ma zbyt dużo, bo są listki z wykrojnika, czyli takie kraftowe i z papieru skrapowego. Są listki wycięte z, nie pamiętam nawet skąd, z jakiej kolekcji, bo to tak miałam gdzieś tam. Odrobinka tych takich plastikowych elementów. Tutaj o takich, o! I z drugiej strony też taka miniaturka tutaj jest. No i sznureczek. I tyle, bo chciałam, żeby tak było bardziej prosto. Zamknęłam drzwi i kot oczywiście musiał już się mi tutaj chcieć wyjść, bo zawsze drzwi nie mogą być u mnie w domu zamknięte. Tak więc na tych bocznych ściankach jest, baza jest kraftowa od rzeczy z papieru, jest podbicie białe i papier skrapowy. Przez to, że jest tutaj papier biały i skrapowy, tu się tak zrobiło grubo, więc to wieczko tak dosyć ciężko chodzi. Nie wiem, czy będę często powtarzać ten motyw, coś tutaj się... Chyba nie zahaczyło, ten boks stał 2 dni po prostu, bo nie miałam czasu, żeby nagrać. Zdjęcia zrobiłam, a nie nagrałam. Jeszcze jak tak gadałam o kompozycjach kwiatowych, no to tutaj też są przy tekturce z jednej i z drugiej strony takie, że też jeden kwiatek jest ten mój, to są te dwa gotowe, a tu po jednym kwiatuszku, tylko tak symbolicznie. Więc kompozycje są takie delikatne, bo tutaj naprawdę główną rolę grają tekturki i to takie wyrazisty brąz w połączeniu z bielą, bardzo mi się to podoba. To jest tekturka właśnie od Laserowe Love, to na pewno wiem, bo to jest właśnie chyba nawet do tej kolekcji była robiona. Tam jest para młoda, no w takiej altance sobie tam ślubują, więc takie coś tutaj jest. I te kompozycje dlatego tu w ogóle są, bo nie planowałam tego, tutaj bym przeżyła bez kompozycji, ale tutaj no miałam tekturkę, która jest taka szeroka, a niska, no i tak mi tu pusto było. Na środku mi ten nie pasował za bardzo, przede wszystkim też dlatego, że tutaj, w ogóle jak to zobaczycie, jak to się zamyka, to jest tutaj wymierzone, żeby wstrzeliła się tekturka, ten daszek z tego tutaj, żeby się wstrzelił w te przestrzenie, które tu są wolne. Więc ja tak manewrowałam tym napisem, żeby to się mi tutaj, wiecie, nic nie haczyło. No trochę się z tym nakombinowałam, więc musiałam troszkę podnieść do góry, no więc zrobiło się automatycznie trochę miejsca na kwiatuszka. Tutaj już nie było aż takich problemów, no bo to jest jednowarstwowa tylko tekturka, tu jest dwuwarstwowa, to jest przez okienko na pewno.
Więc te dwie warstwy jednak zrobiły taką grubość, że to musiało tu zachodzić, bo inaczej by się moks nie zamykał. Więc takie są cuda. Jak tak już majdam, majdam, no to ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Tekturka przez okienko. Te są też przez okienkowe listeczki, takie tutaj malutkie. No tak chciałam cokolwiek do tej kompozycji dać. To jest tekturka kraftuli. To też na pewno. Z tej strony to nie wiem, z czego jest tekturka. A nie wiem, też czy nie jest laserowelowe, chyba tak. I to jest zamykane na magnes, koperta na pieniądz. Więc jest tak. A z tej strony tu jest otwarte. Ja to tak jakoś spróbuję zrobić, żeby nie pokazać danych osobowych, bo to jest zawiązywane na wstążkę. I tu są życzenia. A na tych ściankach jest podpisanych w sumie 36 osób, bo tyle osób jest na. Od tylu osób jest ten boks po prostu, więc tak sobie to wymyśliłam. Też myślałam o magnesie tutaj, ale tych magnesów wyskoczyłoby mi, zużyłoby mi się ze cztery. No bo na jednych drzwiczkach dwa, na drugich dwa. Już i tak tu poszłam trochę w koszty w kwestii tekturek, no bo jak wiecie, tekturki tanie nie są. I tak, no, trochę. A wiecie, coś źle to robię, bo ja zawsze zawiązuję w ogóle tekturki do góry nogami, żeby one ładnie. Żeby ładnie później tam te sznurki zwisały. Nie wiem, czy to kogoś będzie w jakiś sposób interesować, no ale to już w sumie tyle, bo już nie mam za bardzo nic do poopowiadania na temat tego boksa. Taki, no, podoba mi się. Aha, że no, tam jakiś standard. I tak będę poprawiać. Że ja zawsze na boksach tą pierwszą warstwę robię na bermacie, dzięki czemu jak on się otwiera. Pod warunkiem, że tam nic nie haczy, no to on tak ciężko spada, nie? Bo jak nie ma tu jakiegoś nic ciężkiego, no to tak powoli się opada albo wcale, a ja lubię ten taki efekt. No, tylko no teraz akurat coś tutaj się jakoś przyhaczyło, że nie, samo się nie puściło z jednej strony. Tak więc tak się prezentuje ten mój boksik. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jestem zadowolona, zwłaszcza właśnie. Podoba mi się bardzo, w ogóle już dawno mi się podobał ten papier, wiecie, te ciemne dechy, koronka i białe róże. Bardzo mi się to podobało, tylko nie umiałam za bardzo tego nigdy wykorzystać. A tu teraz jakoś się udało nawet. Więc tak to się prezentuje. Dajcie znać, czy robicie boksy, czy już jesteście w ferworze świątecznych przygotowań. No, ja już powoli już, no, świątecznie w głowie. Więc tak, dobrze. To dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!